Mamy już pierwszego słuchacza. Jest z nami Jan. Halo, halo. Tak, dzień dobry. Witaj, tak. Janie. Powiedz mi, w jakiej sprawie dzwonisz? No, sprawie imieniu, prawda? Urodzin w zasadzie. Urodziny. A możesz się przyznać, które to są urodziny? Oj, duże. 79. Aha, bo tak po głosie myślałem, że 18 dopiero. Ale to w takim razie tak, składam ci najserdeczniejsze życzenia. Słuchaj, jak już ci się udało zadzwonić, to dostajesz już prezent od nas urodzinowy w postaci zaproszenia do restauracji Kamienica numer 6. Dzięki wielkie. Ale teraz będzie walka o, wiesz, o ten kubek pozłacany 24-karatowym złotem. O to łóżko przede wszystkim. Tak jest. Janku, słuchałeś rano może kalendarza? Nie, akurat nie słuchałem. Akurat nie słuchaj, słuchaj. Bo akurat 38 lat temu, właśnie 20 sierpnia, mówiłem o tym, że włoski himalaista Reinhold Messner dokonał pierwszego solowego wejścia na Mount Everest. Kojarzysz górę? Tak, oczywiście. A moje pytanie będzie brzmiało tak, czy żebyś podał wysokość góry Mount Everest i możesz się pomylić o 148 metrów. 148 metrów. No to 6500. Na pewno? Tak mi się wydaje, nie wiem. Ostateczna odpowiedź? Tak. Tak trochę podpuszczam jak... Janku, niestety nie. Nie, skoro przykro mi. Niestety nie, powiem ci, że wysokość Mount Everest wynosi 8848 metrów. Ale Janku, oczywiście nic się nie stało, bo i tak zaproszenie do restauracji Kamienica numer 6 jest dla ciebie. Dzięki. Taki prezent od Radia Parada. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Wszystkich moich przyjaciół najbliższych, prawda? I was, i Radio Parada to fantastyczne radio poranne. Bardzo dziękujemy i się cieszymy. My ciebie również pozdrawiamy. A czy szykujesz jakąś imprezę urodzinową? No, tak, oczywiście. Szykujesz. Tak. Rozumiem, że czekasz do weekendu, tak? Tak, dokładnie. Super. To w takim razie co? Życzę udanej zabawy. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Dziękuję również, do widzenia.